Hejka, hejka, witamy Was bardzo serdecznie. W nowym roku, w pierwszym filmie. Tak, i na samym początku chcielibyśmy Wam złożyć najwspanialsze życzenia z okazji tego nowego roku, żeby Wam się wszystko poukładało, to jak sobie zaplanowaliście. Jeżeli jeszcze nie zaplanowaliście, to warto zrobić sobie takie plany i końcem roku zobaczyć, co udało się z nich zrealizować. Mam nadzieję, że wszystko. I żeby był lepszy niż poprzedni, o dużo lepszy. Albo równie dobry, jeżeli tamten okazał się dla Was fantastycznym rokiem. Tak. My życzymy całą trójką, a właściwie piątką, tylko pozostała dwójka gdzieś się rozbiegła po pokojach, pewnie po łóżkach. Dalenius śpi na łóżku oczywiście, bo gdzie był indziej. A my dzisiaj zabieramy się za rozbieranie choinki. Bo już czas. Bo już czas. W tym roku nie będziemy aż tak długo trzymać tego wszystkiego. Idziemy dalej z nową energią, żeby już tak się tutaj powoli wiosennie nie robiło. Wiosennie, tak. Żeby już wiosna do nas przyszła. Mamy tutaj dużo ozdób do ściągnięcia, także zabieramy się do pracy. Mamy nadzieję, że uda nam się to wszystko dzisiaj zrobić. Też pochowiemy... Jak nie? No musi. No, wszystko w jeden dzień. Pochowiemy też swetry, wszystkie rzeczy, też rzeczy Mikołaja takie świąteczne, bo niestety już w przyszłym roku Miki nie będzie już pasował. Mama kupi nowe. Dajcie znać w komentarzu, czy wy już pościągaliście ozdoby, czy jeszcze czekacie, a może do samego końca, czyli chyba do 2 lutego niektórzy trzymają. My byśmy w tamtym roku też trzymali do 2. A w tym roku chcemy sobie to ściągnąć wcześniej. Tak. I już... Będziemy rozbierać. Tak, bo czekają nas nowe projekty, więc tyle w ramach wstępu. No, a jeszcze z takich... uważaj, pudełko, bo wpadniesz w pudełko po choince i spakujemy Krzysia. Z takich nowych rzeczy, bo przecież nowy rok, nowa ja, więc na kanale Enjoyment, na który Was bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to niech tam też wpada. Rozpoczęliśmy takie wyzwanie na 2022. Mam nadzieję, że się przyłączycie. Będziemy dbać o siebie po prostu w tym roku bardziej, więc bardzo serdecznie Was zapraszam, bo w grupie siła, jak to się mówi, i będziemy się razem wspierać na grupie, na Facebooku, na Instagramie, także odsyłam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zacieśnimy nasze więzy w tym roku wszyscy razem. Idziemy, zaczynamy robić. Tak, Mikołaj, będziesz ściągał bombki? Chętnie. Do przyszłego roku. Ten rok jeszcze był spokojny, nie? Dobrze, damy Cię do fotelika na chwilkę. Tak, na wyspę. Do bujaczka. Tak. Tu sobie przygotowaliśmy pudełka, tak, z których to wypakowywaliśmy. I będziemy to wszystko pakować. Mam nadzieję, że się zmieści, bo Martusia dokupiła wiele, wiele nowych rzeczy. I mam nadzieję, że się tym razem zmieścimy jeszcze na strychu z tym wszystkim. No nie? Miki? Zmieścimy się. Zmieścimy się? Zmieścimy się. Powiedz tak, tata. Tak. Tak. No. Mój dzieci. Zgłaszamy się z naczelnego punktu dowodzenia wszechświatem z połową choinki. Już końcówka. Idzie do przodu. Miki zasnął. Mam nadzieję, że będzie spał. Teraz tak się rozdarłam trochę, ale śpi. Tam już się nam zrobiły pustki, tu się zrobiły pustki. Powiem Wam, że niby takie pustki, a w sumie mam wrażenie, Jezu, zaraz już mi posprzątali. No, taki porządek się zrobił, ale też strasznie dużo tego jeszcze jest. Tak. Bo to jak tak popatrzę, to jeszcze. Tak, jeszcze to zapakować wszystko. Wszystko jest wszędzie. Ale to zawsze jest taki rozgardiasz. Najgorzej. Chociaż i tak mam wrażenie, że
To idzie szybciej niż rozkładanie. Szybciej, no. Dobra, robimy drugą kawę, trzecią. Alicji się nie podobają zmiany, w jakąkolwiek stronę by one nie szły. Chwilę temu schowała się pod stołem i tam leżała, ale teraz zatrzasnęliśmy trochę krzesła i nie ma jak tam wleźć. O, właśnie o tym mówię, że ona się stresuje takimi rzeczami. O, cofaj Lalito. No gdzie chcesz iść, misia? Trzeba ją pogłaskać. Dzielny pies, dzielny. Towarzysz. Mogłabyś się położyć tam z Mikołajem i spać. Tu. I w to poskładam kubki wszystkie. Taki, wiecie, syropiat. To w ogóle po zetknięciu z wodą się rozpływa. No, więc byle garki nie były mokre. Słuchajcie, najlepsze jest to, że ja sobie założyłam, że w tym roku jak będziemy sprzątać, to będę miała wszędzie takie pojemniki przeźroczyste, plastikowe. Mamy jeden. Nie kupiliśmy. No cóż. A najlepsze, że znaleźliśmy jeszcze prezenty psjusze pod choinką. Także dzisiaj otwieramy prezenty psjuszy choinkowe. Posprzątaliśmy, znaczy powynosiliśmy na górę wszystkie ozdoby. O, może tak, to jest lepsze. Tam ogarnęłam, więc jest dobrze, ale o, tutaj też jest dobrze i cały salon mamy do posprzątania, ale stwierdziliśmy, że zrobimy sobie 5 minut siesty, bo jesteśmy wykończeni, ale i tak jestem w szoku, że nam się to udało dzisiaj jeszcze wynieść. Ja byłam pewna, że te pudła będą stały z tydzień. Czemu? Bo zawsze stoją. Tak. Krzyś zrobił 50 rund po drabinie. Z obciążeniem. Umieram. Tak, Krzyś też się wziął za treningi. Dzisiaj była drabina. Kolano go boli. Mnie też wczoraj bolało, ale przez pół godziny i przestało. A faceta będzie bolało przez 3 tygodnie. Ostatnio jak cię coś bolało, to wiesz jak mnie boli zawsze. Ja prawie umarłam. Tak mnie bolało. Zjadłam, słuchajcie, paprykowe chrupki, chipsy to jeszcze przed rozpoczęciem diety. Paprykowe chrupki i winogron. Ja myślałam, że mi się po prostu płuca podpaliły w środku. Jezus, ja nie wiedziałam, ja już się chciałam żegnać ze wszystkimi. Byłam pewna, Krzyś mi okłady jakieś zimne robił, coś tam. Nie wiem o co chodziło, czy to była jakaś reakcja alergiczna, czy co. Ale powiem wam, że totalnie odtrąciło mnie od chipsów i od winogrona. Więc najbardziej kaloryczny owoc, bo chyba winogron jest najbardziej kaloryczny, bardziej cukrowym owocem. I chipsy, czyli coś też ten, powiedziałam, że nie zjem, bo się po prostu ich boję. Od teraz. No. A wracając do diety, ćwiczeń i tego wszystkiego, to słuchajcie, idzie dobrze. Kolejny dzień mam za sobą. I ćwiczyłam i motywację dalej mam, więc mam nadzieję, że wy też macie motywację. Zresztą na grupie pisaliśmy co i jak, więc mam nadzieję, że uda nam się wszystko osiągnąć i że zobaczę szybko efekty. Bo słuchajcie, najbardziej motywuje to, jak zobaczymy, że coś się zaczęło zmieniać. Bo nie ma nic gorszego niż jak robicie te treningi na macie, a spiera dalej się po prostu klaska. Wiecie, jak skaczecie. Więc mam nadzieję, że szybko przestanie klaskać. No, ale jest dobrze. I tak jestem z siebie dumna, że jeszcze pół stycznia ja nie zaniechałam. A to dopiero początek. Dobra, to teraz pokażę wam pokój zwany siłownią. Jest tam właściwie tylko orbitrek, ale nazywamy go siłownią bądź pokojem dla gości w zależności, czy mamy gości, czy chcemy iść na siłownię. No ale otwieramy. Chociaż w tym momencie bardziej on przypomina składzik. Na wszystko. Ujej. Także tym się zajmiemy, to posprzątamy. I tutaj mam zamiar spędzić dość dużo czasu. W ogóle muszę sprzedać lodówkę. Chce ktoś kupić lodówkę?
No, stoi. Podjęliśmy z mężem w końcu, z moim Krzysiem taki układ, że jeżeli nie wykorzystam jej przez święta, gdzie wiecie, że tego jest nagotowanego i to wszystko trzeba pomieścić w lodówce, to ją sprzedajemy. I okazało się, że pomieściłam wszystko w lodówkę, półki to się tak uginają, natomiast pomieściłam wszystko w lodówce, więc sprzedajemy lodówkę. Nikt jej jeszcze nie chce kupić. Mam nadzieję, że się sprzeda. W końcu ją za darmo oddam. No. To ja się za to zabiorę. Kurde, jutro. Już dzisiaj mam dość wrażeń. Pierwsza poległa. Dobra, mamy dzień kolejny. Wczoraj było zbyt dużo emocji. Jak to wszystko zobaczyłam, dzisiaj się będzie wymierzyć. Ja sobie przygotowałam tutaj zeszyt, także wpiszemy sobie dzisiejszą datę. Zmierzę się. Siebie, Krzysia też. Więc no, dobra, tyle. Czyńmy swoją powinność. Czekajcie, wypiszę sobie tylko wszystko. Proszę. Metrówka dla ciebie. Brzuch będę mierzyła na wysokości pępka, bo pępek się nie zmienia, pępek zawsze w tym samym miejscu, więc... O matko, prześwieciło słońce, teraz widzę telulity. Dobra, tyle. Dobrze mierzyłam? Dobrze. 99. Za niedługo hula hop będzie pasować. Jezu. 99? Tak. Kurwa, jak dużo. A w talii mam tylko 9 cm mniej, bo mam 89. A miałam kiedyś 62. Ja się dziwię, że się w L-kę nie mieszczę. Ramię, bo ramiona ja mam puste. 29. Yes. Wpisujemy. Z napinania. No, no wiadomik, no. Lewe ramię 29. Zaraz mierzymy ciebie, kotuś. Krzysia, też zmierzymy, nie będę. 28. Boże, tutaj nie tyję równo. Uda mam takie same, a ramiona już nie. O! Się 28, tak? Tak. Pupa. To ze spodniami, czy nie? Bez? Z. No bez, bo to masz strasznie grube te spodnie. Oj, kieszenie, a w kieszeni napakowane mamoną. Cukierkami po świętach. Kurwa, tyle co w brzuchu. Ile? 100. 100? Dobrze. Ale pupę to ja chcę dużo mieć. Pupę duże, pupę. 100. I jeszcze klatka piersiowa, ale mam tutaj stanik. Ale mi zależy nie na cyckach samych, tylko pod biustem. Bo tam mam spyrków dużo. One tak się załamują i mogę tam chować cukierki. Czupa czupsy. Okej. Dobrze mierzyłam? Dobrze. 85 pod biust. A ja się dalej, wiecie, próbuję wbić w 75. 85. Klatka piersiowa. Dobrze. I to jest Marta. Wydrukuję i będzie to na tablicy wstydu. Najgorsze jest to, że Krzyś ma tylko 5 cm więcej w brzuchu niż ja. Dobrze, że masz więcej. Dobrze, że nie ja mam więcej. W ogóle bym się zalama chyba. Jestem nisiutka, jeszcze potrzebuję być drobniutka. Na razie jestem jak po prostu klocek na palenisko. Śliczna jesteś. Dziękuję. Ale byłabym śliczniejsza, gdybym była szczuplejsza. Okej, okay, dobra. Pokazujemy, żeby nie było, będzie to uwiecznione, gdyby mi się przypadkiem zgubiło. Dobra, to jesteś ty. To jest Martusia, to jest Krzysiu. Ja sobie to przepiszę w inne miejsce, ale i tak. Pe. Idę posprzątać siłownię, bo dzisiaj pierwszy raz idziemy na odkurzonego orbitreka. Idziemy myć. Głodny. O, pochodźmy zjeść najpierw. Przyszłam do tego pokoju dzień później i sprzątanie czas start. Moving on.